Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym powiedzieć i prosić o zastanowienie się Państwa o takiej dziwnej może zależności, mianowicie o roli prawdopodobieństw zdarzeń w ocenie tego, co się dzieje w polityce. Czyli innymi słowy o tym, jakie zastosowania mają metody, proste metody matematyczne i logiczne właśnie w naszym życiu politycznym. Tak się składa, nie przypadkiem, że przed kilkudziesięciu laty wycięto w szkołach naukę logiki i wyjątkowo obniżono, spartaczono poziom matematyki i fizyki. Również oczywiście wcześniej jeszcze usunięto grekę i łacinę, ale to już mogę mówić o tym w oddzielnym wystąpieniu. Natomiast sam brałem udział w szkoleniu młodych studentów, którzy nie mieli pojęcia o podstawowych zasadach czy logiki, czy też z prostej statystyki matematycznej. Więc o tych prostych zasadach statystyki matematycznej parę anegdotek autentycznych Państwu powiem. Po pierwsze, moja strona, czyli dakowski.pl, powstała przed kilku laty, gdy okazało się, że w episkopacie jest bardzo dużo takich księży biskupów, którzy są dawnymi tajnymi współpracownikami, a jednocześnie mają różne powiązania, to się chyba nazywa nie bardzo wiem jak to powiedzieć, zboczenia, no. Jest jakieś takie bardziej gładkie słowo, które to mówi, ale głównie chodzi o to. Otóż w czasie, kiedy strona miała powstać, czyli jeszcze nie była potrzebna, ci panowie zboczeńcy postanowili między sobą się wyspowiadać, czyli powiedział, spowiada Pedzia i powiada, no już wszystko jest cacy, wszystko w porządku, może oni tam donosił, ale już się wyspowiadał, Bozia już na pewno mu odpuściła, a poza tym piekła nie ma i wszystko jest fajno. Otóż, kiedy to się zdarzyło raz, powiedzmy w Lublinie, u jakiegoś arcybiskupa, no to jakoś jeszcze było to do zniesienia. Ale kiedy to się zdarzyło również w Poznaniu, u znanego pedofila i w innych miastach, po prostu widać było, że ta agresja szatana właśnie na logikę jest tak straszna, że postanowiliśmy dotrzeć do Ojca Świętego. Ojciec Święty wtedy to już był Benedykt XVI, to znaczy została zdjęta jakaś ogromna bariera agenturalna, która była niezwykle mocno odczuwalna wokół Jana Pawła II. No bo to zmienili się ludzie, no i Benedykt XVI jakoś był bardziej uczulony na tą stronę agenturalną. Otóż wtedy próbowaliśmy dotrzeć do Ojca Świętego z takim prośbą i żądaniem, prośbą, no przecież nie można od następcy apostoła Piotra czegokolwiek żądać, ale z prośbą, by popatrzył na episkopat w Polsce i by swoją potężną ręką tych najróżniejszych agentów czy innych tam zboczeńców odsunął. Poprosiliśmy najpierw przez, bo to było duże poruszenie w Polsce, wieleset podpisów pod tym tekstem, piękną łaciną napisanych było, i poprosiliśmy, najpierw posłałem to do wiecznej ambasadorki przy Stolicy Apostolskiej, czyli przy Watykanie, jakiejś tam pani, no ale niestety ze względów również, nie wiem czy agenturalnych, czy jakichś innych, wydawało się, że to przez nią nie przebije się, mimo że miała obowiązek, do Ojca Świętego. Ale ja na stronie dokumentowałem, jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejna droga może doprowadzić do
przebicia się tej informacji. To są takie stare, jeszcze znane z XVIII wieku prawa, które matematycznie można te rzeczy wyliczyć. Próbowaliśmy również przez nuncjusza. Wtedy nuncjuszem był człowiek, który TW Capino, czyli również agent. No i przez tego nuncjusza, który teraz gdzieś tam wysoko poszedł do góry, też ocenialiśmy prawdopodobieństwo. Ale dotarcia do Ojca Świętego z listem po prostu, z listem wiernych. Ale kiedy patrzyłem na wściekłe oczy takiej zakonniczki, która broniła tego TW Capino przed spotkaniem ze mną na ten temat, no to były zupełnie jak oczy wściekłego bulldoga. To oczywiście prawdopodobieństwo, to prawdopodobieństwo przejścia tą drogą malało ewidentnie. Bo można oczywiście, są też formuły, które takie prawdopodobieństwa subiektywne próbują przetłumaczyć na język matematyki. Próbowaliśmy również przez jakichś biskupów, ale okazało się, że akurat biskup, przez którego to próbowałem, to sam też był umoczony w aferę pedofilską, no i która była bardzo tuszowana w Watykanie wobec w czasie Jana Pawła II i też nie dało się. Ale na stronie mamy udokumentowane, jak te kolejne kroki, jak prawdopodobieństwa, że jednak list doszedł do Ojca Świętego, rosną. Więc tam było 1,3%, o ile pamiętam, 5,6%, i wreszcie na poziomie 11% już nie mieliśmy pomysłu, jak dalej to dostarczać. Aż wreszcie się okazało, że przyjaciółka mojego przyjaciela, pani Basia, w młodości w swojej wczesnej była przyjaciółką jednego z chłopaków, który potem, miała chłopaka po prostu, z którym się potem przyjaźnili. No i wtedy, kiedy on poszedł już do seminarium i kiedy został jakimś wysokim kapłanem. Kapłan pracował na misjach, i po kilkudziesięciu latach, bardzo zresztą dzielnie, ale tą przyjaźń z młodości pielęgnował. No więc kiedy się okazało, opowiadam właśnie przy ognisku, przy kiełbaskach, jakie mam kłopoty z dotarciem przez tych najróżniejszych, przez te lesbijki najróżniejsze i innych tam do Ojca Świętego, ona mówi, słuchaj, no ale przecież mamy Kazia, no to ja to Kaziowi przekażę. No i Kazio tam przy okazji wręczy. Otóż zgodziłem się. I po chyba trzech tygodniach dostałem od naszej miłej Basi wiadomość. Tak, Kasio powiedział, że przy ostatniej swojej wizycie, a to już wtedy bardzo wysoki hierarcha Kościoła katolickiego, wręczy Ojcu Świętemu ten list, tam z ucałowaniem rąk i tak dalej, wręczył, czyli nagle z tej 11% prawdopodobieństwa wzrosło ono do 100%. Chyba po raz pierwszy tak otwarcie o tym mówię. Na stronie, o ile pamiętam, tego nie opisałem, ale tylko napisałem, że prawdopodobieństwo wręczenia Ojcu Świętemu naszej petycji, żeby usunąć najróżniejszych zboczeńców i tajnych współpracowników z episkopatu, wzrosło do 100%. W ten sposób taka matematyka pół żartem, a pół subiektywna działa. Natomiast druga sprawa, o której chcę powiedzieć w sprawach matematyki, to są tak zwane samobójstwa w specjalnie strzeżonych więzieniach i specjalnie monitorowanych celach. Jak Państwo wiedzą, to się dzieje w tych dzikich krajach, w których rządzą mafie, więc między innymi z przerażeniem zauważyliśmy, że czy w sprawie Olewnika, czy w sprawie innych wielkich przestępstw typu narkotyków czy typu sprzedaży organów od żyjących jeszcze ludzi i wywożenia tych organów jakimiś samolotami wojskowymi do obcych krajów, Polska weszła do tych krajów właśnie najdzikszych, to znaczy krajów, w których można popełniać w tak strzeżonych więzieniach te samobójstwa. Kiedy okazało się, że jeden z takich
potwornych mafiozów, powiedzmy, nazwijmy go Baranina, siedzi akurat w więzieniu w Austrii, a to był jednocześnie agent, wysoko postawiony agent w służbach tych mafijno-bandyckich w Polsce, to potrafili również nawiązać kontakty z władzami więziennictwa w Austrii, również tam popełniono temu Baraninie samobójstwo. Z czego wynika, że to takie ewidentne łamanie wszelkich praw krajów demokratycznych czy innych dotyczy nie tylko Polski, ale nawet jak w tym wypadku, kiedy jest ważny agent, którego trzeba zakatrupić, to dotyczy również Austrii. No i sprawa się rozwiała. Żołnierze Baranin teraz spełnią bardzo wysokie funkcje w Polsce, we władzach. Ale co z tego wynika? Z punktu widzenia matematyki wynika rzecz bardzo prosta. Prawdopodobieństwa, że najróżniejsze wyłączenie monitoringu, czy też tak zwane tego typu samobójstwa w celach specjalnie strzeżonych, prawdopodobieństwa poszczególnych takich samobójstw są na poziomie mniejszym niż 1 na 1000 czy 1 na 10 tysięcy. Otóż prawdopodobieństwa zdarzeń niezależnych się mnożą. Czyli jeśli prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia jest P1, drugiego jest P2, to prawdopodobieństwo, że oba te zdarzenia zajdą, a są niezależne, jest P1 razy P2, to się mnożą. Innymi słowy, jeśli prawdopodobieństwo, że jakiś Baranina zginie w więzieniu akurat niemonitorowanym w Austrii, jest na poziomie powiedzmy 1 na 100 tysięcy, bo w Austrii to chyba tak mało, a w Polsce również, że paru tam drabów zginie w więzieniach, też na poziomie 10 do minus 4, czyli na poziomie 1 na 10 tysięcy, to te prawdopodobieństwa się mnożą. Czyli na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że te zdarzenia były niezależne, odpowiedź jest, mnożymy te prawdopodobieństwa i odpowiedź wychodzi mniej niż 1 na 100 miliardów na przykład. Z czego jest prosty i jednoznaczny matematycznie wniosek, że te zdarzenia są ze sobą powiązane. I tylko o to chodzi. Mianowicie ta ogromna ilość pseudosamobójstw w więzieniach to są zdarzenia powiązane. Co je wiąże? No to oczywiście wspólnie skorumpowany system. Dlaczego ten system ciągle działa? A do tego wrócimy w trzeciej części. Mianowicie skrytobójstwa popełniane w piątek i w soboty. Ja już tego nie nazywam, bo to nie ma powodu, żebyśmy nazywali to seryjny samobójca. Sprawa jest zbyt ponura, zbyt straszna, żeby jakikolwiek pozór dowcipu w tym pozostawiać. Więc nazywajmy to otwarcie. To są skrytobójstwa. Otóż jeśli, też na stronie wyliczyłem, wiele osób wyliczyło, ile takich skrytobójstw weekendowych w Polsce nastąpiło w ostatnich latach, powiedzmy dwóch, czy dwóch i pół. Jest ta liczba rzędu 10 czy kilkunastu z tych najbardziej znanych osób. Otóż prawdopodobieństwo, że nastąpi jakieś zdarzenie akurat w piątek, jest łatwo policzalne. Mianowicie to jest jak 1 do 7, prawda? Prawdopodobieństwo, że nastąpi to w miejscu, gdzie akurat nie ma monitoringu, też jest łatwo policzalne, to jest na poziomie 10 do minus 4 czy 10 do minus 5, czyli niezwykle mało prawdopodobne. Otóż jeśli takich zdarzeń jest sztuk 1, to nic nie możemy powiedzieć, nie wiemy, zdarzyło się. Ale jeśli tych morderstw skrytobójczych właśnie w weekendy, w soboty i w niedzielę, w piątki i soboty, przepraszam, jest 10, a to te prawdopodobieństwa się mnożą. Otóż jeśli jeszcze Państwo wezmą pod uwagę to, że za każdym razem prokuratura, nim tam nawet dojedzie chyba, to już mówi, a nie, to wszystko, to na pewno było samobójstwo. I jeśli pomnożymy to przez prawdopodobieństwo tego, że uczciwi dziennikarze
nie zaczną niuchać, nie zaczną wąchać, dlaczego tak się dzieje, to okazuje się, że prawdopodobieństwo, że te wszystkie zdarzenia są niezwiązane, jest mniejsze no, niż w ogóle najmniejsza z niewyobrażalnych liczb we wszechświecie. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że w normalnych krajach prawdopodobieństwo, że po śmierci jakiegoś generała, na przykład weźmy na przykładu generała Petelickiego lub jakiegoś polityka, weźmy Lepera, okaże, że nie nastąpi natychmiast śledztwo prokuratorskie i badanie, autopsja, badanie ciała, co się stało, tylko to następuje dopiero po 4-5 dniach, to znaczy po zakończeniu tego weekendu, to również prawdopodobieństwo, że jesteśmy w kraju praworządnym, maleje matematycznie od razu do zera. No bo nie ma takiej możliwości, żeby w tej sytuacji jawnych, powiedzmy samobójstw czy morderstw, czegoś takiego, żeby cała banda dziennikarzy mówiła tak, tak, to na pewno było samobójstwo i żeby wszyscy skierowani tam prokuratorzy mówili, no tak, będzie badanie ciała, będzie w poniedziałek. A przecież tak jak w przypadku Lepera, tam nastąpiło i wyrwanie monitoringu, i otworzenie przez nieznanych sprawców okna w pomieszczeniach, które były klimatyzowane, i dostawienie z zewnętrznej takiej drabiny, po której mogło to komando wleźć, i jednocześnie musiało nastąpić jakieś psiknięcie pawulonem czy czymś takim, żeby ten człowiek wysportowany pozwolił się tak zamordować, i na to wszystko, proszę Państwa, na to wszystko te prawdopodobieństwa się mnożą. Więc jest to jednoznacznie matematycznie, czyli z zupełną pewnością dowód, że żyjemy w państwie, gdzie rządzi mafia, gdzie rządzi bezprawie. I przykro mi, że musiałem w tej analizie, szkic analizy matematycznej, włączyć do tego również środowiska zwane sprawiedliwością, organy sprawiedliwości, czyli prokuraturę i odpowiednie inne zbliżone czynniki. Jeśli nam generator, przepraszam, prokurator generalny mówi, a to powiedział w prima aprilis 2011, że z całą pewnością w Smoleńsku nie było wybuchów, no to ja mu napisałem sekunda aprilis, czyli następnego dnia, panie prokuratorze, pan ma, wie pan, że ma pan duszę nieśmiertelną, ale, że ma pan duszę, ale informuje pana, że to jest dusza nieśmiertelna, więc panu się nie opłaca tak bezczelnie kłamać. Co wiem, że przyjął jakoś miło, pokornie, tą, wiem na pewno, że do niego dotarło. Natomiast w tej chwili, kiedy wybuchły kolejne jakieś wrzutki agenturalne, a że to tam była na pewno trotyl nitrogliceryna, co od razu budzi śmiech, ponieważ nitrogliceryny od stu kilkudziesięciu lat nie używa się przy wysadzaniu w powietrze czy samolotów, czy czegokolwiek, bo ona się tego nie nadaje. Natomiast jeśli prokuratorzy mówią, ach, to były cząstki wysokoenergetyczne i przyrządy pewnie się pomyliły, no to prokuratorzy ci zupełnie ośmieszają się w sposób skandaliczny. Bo jak można mówić o cząstkach wysokoenergetycznych, bo na przykład czy były tam perfumy Chanel, czy też wystarczy przecież pod ten sam przyrząd, a na mojej stronie są nazwy tych przyrządów, które analizatorów, które podają od razu, jaki rodzaj materiałów wybuchowych mógł być ewentualnie znaleziony, no to wystarczy przystawić buteleczkę z perfumami, czy rączkę jakiejś pani uperfumowanej przed tygodniem, czy tam pokaże, że był na przykład trotyl, prawda? A czy również jak przystawi mi tabliczkę czekolady, no czy przyrząd może to pomylić z trotylem. Otóż cała ta sprawa wysadzenia w powietrze
Rzeczpospolitej przez jakiegoś pana, powiedzmy Hajdarowicza, nie znam człowieka, za to, że jedna z grup mafijnych, czy z grup, które znają prawdę, podrzuciła część danych dotyczących wybuchów, materiałów wybuchowych, co znowu przeczy temu, co ośmieszył się pan prokurator generalny przed półtora rokiem, mówi o panu Andrzeju Seremecie. I za to wylatuje w powietrze cała Rzeczpospolita, to są rzeczy rzeczywiście matematycznie no zupełnie śmieszne. Otóż, jakie skutki są następne tego, że jakieś tam środki wybuchowe gdzieś na czymś znaleziono? Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim gdzieś na czymś, to znaczy nie wiadomo na jakim złomie, z jakiego samolotu, czy to był tu, czy to był jakiś inny samolot, a jeśli tu, to czy to był tu 101 lub 102, bo przecież te dwa samoloty są samolotami bliźniakami, które latały wymiennie. Czy też to były jakieś tutki rosyjskie, stare, na co mamy skądinąd dowody. Przecież od razu się mówi, a to był wybuch na pokładzie tego samolotu, którym lecieli prezydent. Otóż tu jest z punktu widzenia matematyki i logiki wielopiętrowe kłamstwo, bo nie wiemy, jakie były środki wybuchowe, gdzie je znaleziono, czy to był właśnie, jak powtarzam od lat kilku, jakiś traktor Władimirec, czy to była bliźniak samolotu 101. Nawiasem mówiąc, pan prezydent nie był widziany od piątku, a ta cokolwiek się działo w sobotę rano, od piątku, kiedy był jeszcze w Wilnie. Cała sytuacja na Okęciu jest zupełnie zamieciona pod dywan. I tu znowu wracamy do sprawy, jeszcze skończę z tym wybuchem. No i co robi się w takim razie? Ano w takim razie specjalista od wybuchów, to znaczy od badania wybuchów, nagle ginie, 4 dni temu ginie Borowiec, który się tym zajmował, ginie po jakimś pobiciu w Kazachstanie, zdaje mi się. Więc kolejny sygnał, oj chłopcy, tym się lepiej nie bawić. Otóż z punktu widzenia matematyki znów ocena, że to są prawdopodobieństwa niezależne wszystko tych zdarzeń, jest zupełnie astronomicznie znikoma, czyli praktycznie zerowa. Jeśli, chyba wspominałem kiedyś, prawdopodobieństwa monitoringów na lotnisku odlotowym było co najmniej 3. Jeśli te prawdopodobieństwa monitoringu poszczególnego, że on się zepsuje, są na poziomie 10 do minus 4, czyli 1 na 10 tysięcy, to prawdopodobieństwo, że się zepsują wszystkie 3, a jednocześnie, że się zepsują 2 monitoringi, które były na lotnisku Siewiernej pod Smoleńskiem, to prawdopodobieństwo sumaryczne, że to są zdarzenia niezależne, jest na poziomie 10 do minus 18. Czyli to są znowu rzeczy, które się w kosmosie nie zdarzają. Czyli wniosek jest matematycznie pewny, że te zdarzenia były z sobą związane. Czyli to wszystko, co nam opowiadają najróżniejsze panie lekkiego prowadzenia, ciężkiego dowcipu z informacji państwowych, że to wszystko to jakieś legendy, jakaś sekta, wskazują, że te panie są po prostu też na payrollu, są płacone za ewidentne łamanie praw, w tym wypadku już nawet nie fizyki, za łamanie praw matematyki, co jest jeszcze śmieszniejsze. Czyli wniosek z tego, że naprawdę warto wziąć sobie jakiś podręcznik sprzed lat matematyki, statystyki czy też logiki i starannie przeczytać, bo wtedy każdy człowiek, któremu została honor, odwaga, jakieś podstawy
inteligencji, niekoniecznie wielka, może sam ocenić ten nawałę kłamstw, które do nas docierają z mediów oficjalnych. I o to nam chodzi. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą. I tym jest. Czyli my tą prawdę, w tym wypadku o zbrodni smoleńskiej, z całą pewnością znajdziemy, ale tylko jeśli pozwolimy pokornie działać właśnie prawdzie, czyli Panu Jezusowi. Dziękuję, z Panem Bogiem. Thank you.